the color. Football is the game. We're all together and winning is our aim. So cheer us through to the sun and rain, 'cause Chelsea, Chelsea is your name. Halo, halo! Cześć, dzień dobry! Zależy dla kogo taki dobry. Z tej strony Nexion, czyli oczywiście wasz ulubiony youtuber na szóstkę! Dzisiaj zagramy sobie drafta. Drafta, w którym pierwszeństwo będą mieli zawodnicy Manchesteru City i Chelsea. Dlaczego akurat właśnie tych dwóch klubów? Nie mam pojęcia, no kompletny przypadek. Zanim jednak zaczniemy, szybciutkie ogłoszenie. Jutro na kanale Piłka w Grze do wygrania będzie właśnie ten szalik Manchester United, tak więc zapraszam bardzo serdecznie do subskrybowania kanału Piłka w Grze i na jutrzejszy odcinek o godzinie 16. W ogóle jak tak jestem ubrany cały Chelsea i tu Manchester United. 3 sekundy stop klatki na memy. Okej, wystarczy. Wow, jest paczka, co za szok i niedowierza... Walkout! Co jest? Kurde blade! Stop! Mamy walkout w paczce darmowej za te... Nie, to jest Chiellini? To jest Chiellini, nie Bonucci, przepraszam, Bonucci! O, żeś ty w mordę kopałem, to się zaczyna... zaczyna się nieźle! Okej, to jest darmowa paczka, którą dostałem po prostu za tę edycję Ronaldo. Ale nie spodziewałem się tam kompletnie walkoutu. What the fuck? Co my tutaj jeszcze mamy? Okej, Bonucci jak najbardziej. Czy on jest w ogóle sprzedawalny? On jest sprzedawalny. Kosztuje około 20 tysięcy monet. Tak więc bardzo dobrze, Bonucci nam dzisiaj funduje drafta. Tak więc oczywiście przechodzimy do tego najwspanialszego trybu online food draft. Rozpoczynamy za monety. Standardowo ikony mają pierwszeństwo. I zobaczmy, czy będzie jakaś dobra formacja. Jest 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem, ale jest też 4-2-3-1. Tylko cholera jasna z środkowymi pomocnikami ofensywnymi. Ja wolę tę wersję ze skrzydłami. Ajajajajaj, dobra, to weźmiemy sobie 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem, chociaż nie wiem, czy ta formacja jest jakaś taka super dobra w tej FIFA, ale o nie, no dobra, ikona to ikona, ikona zawsze ma pierwszeństwo, miałem mówić, że pamiętajmy, że pierwszeństwo mają zawodnicy Manchesteru City i ikony, ale jest oczywiście zawodnicy Manchesteru City i Chelsea, ale jest oczywiście ikona. Był Eden Hazard, ten zwykły, może się trafi jakaś jego wersja w informie? Nie, za to jest Leroy Sané, tak więc Sané zapraszamy do składu oczywiście Manchester City. I teraz czas na napastnika, może tutaj za to się pojawi Higuain, miałem powiedzieć, ale nie, nie ma tutaj Higuaina, nie ma tutaj żadnego zawodnika ciekawego, jest Tosun, który teoretycznie by miał zgranie, a wydaje mi się, że no na pewno będziemy tutaj robić ligę angielską, więc niech będzie ten Tosun chociażby pod zgranie. Czas na prawe skrzydło. I teraz na prawym skrzydle nie za ciekawie, czy jest ktokolwiek z ligi angielskiej. Jest! Ivan Cavaleiro. No to bardzo fajnie. Szkoda tylko, że są takie karty nie za dobre. Czas na kolejnych zawodników i tutaj nie ma nikogo. Nie ma tutaj nikogo z ligi angielskiej, nie ma nikogo z Manchester City ani z Chelsea, więc oczywiście będzie to Modric Toty. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie pana Modricia. Czas na defensywnego pomocnika. Paul Pogba. Paul Pogba, Paul Pogba, Paul Pogba. Nie ma Pola Pogby, nie ma też nikogo z ligi angielskiej. Jest Guarin. Guarin kiedyś był bestią. Kto z was pamięta Guarina? Kto z was pamięta Guarina? Przyznacie. Dobra, weźmiemy Guarina chociażby z sentymentu. To głupie, ale niech będzie. Czas na kolejną kartę. I teraz, teraz, czy ktoś jest? Jest Manchester City, jest Delph na lewej obronie. Okej, lecimy dalej. Może jakiś Rudiger. Może jakiś Azpilicueta? Nie, nie ma ani Rudigera, ani Azpilicuety, nie ma też nikogo tutaj z ligi angielskiej, który by był pod połączenie, więc weźmiemy sobie Rubena Diasa tylko i wyłącznie pod ocenę, chociaż ta ocena i tak czy siak jest już strasznie, strasznie w dół przez tych dwóch norerów. Zjechana, kolejni zawodnicy i tutaj po raz kolejny nie mamy zawodników z Manchesteru City ani z Chelsea, nie ma też oczywiście żadnej ikony, tak więc tutaj weźmiemy sobie Presnela Kimpembe. Tak więc Presnel Kimpembe i lecimy dalej. Prawa obrona. Kto będzie na prawej obronie? No nie ma znowu, nie ma ponownie nikogo z ligi angielskiej. Znaczy jest Lowton, nie ma nikogo z Manchester City ani z Chelsea. Jest Arias i Arias ewentualnie by miał zgranie z tym Modriciem, jeżeli Modric by faktycznie grał na tamtej pozycji. Więc wezmę tutaj Ariasa. Niech będzie tak, zobaczymy. Tak, to ma zgranie, to ma tutaj, to lepiej to wygląda. Czas na kolejnego zawodnika, tym razem oczywiście bramkarz i jest... O nie...
Bierzemy sobie Ugo Llorisa, który trafi na naszą bramkę. Liga angielska, zawodnik, w którym grałem wcześniej, więc jak najbardziej się tutaj nada. I czas na kolejnych zawodników. O! I jest N'Golo Kante. Toty. To jest fantastycznie. Kapitalna karta N'Golo Kante Toty, który co więcej ma zgranie jeszcze właśnie z Presnelem Kimpembe. Zatem lecimy dalej. Czekamy na kolejne karty. Manchester City. Nie! Dlaczego Van Dijk? Byłyby trzy karty Toty. Ale jest Willian! Po co mi ten Willian tutaj? On i tak nic nie zrobi! Fuck! Ten Van Dijk to boli! To naprawdę boli! Jakby tutaj wleciał Van Dijk, to ty! O, szlak! Boże, najgorzej na świecie! Jestem zły! Już jestem zły! Przeszła nam przed oczami dosłownie karta... O, dobra, teraz Eden Hazard to naprawia, ale za tego Van Dijka, to ty, no to tak czy siak nie wybaczę. Czas na kolejną kartę, na kolejnego zawodnika. Może będzie Sergio Kun Aguero? Nie ma Sergio Kun Aguero, jest za to Sadio Mane i Mo Salah. Weźmiemy sobie tutaj Mo Salaha. Dlaczego? Bo tak. Tak więc Mo Salah trafia do naszego składu, a kolejni zawodnicy, tutaj nie mamy nikogo z Manchesteru City ani z Chelsea, jest za to Fabinho. Fabinho na pozycji SO. To może być ciekawe, weźmy Fabinho, nie wiem czy to w ogóle będzie miało tutaj sens, ręce i nogi, ale weźmy tego Fabinho, zobaczymy, może się jakoś spisze. Kolejne karty, jest jeszcze cała ławka, więc tutaj może się jeszcze trafić masa zawodników i tak jest, jest Raheem Sterling, jest też Neymar i Fekir, ale nas interesuje tutaj oczywiście Raheem Sterling, tak więc Raheem Sterling trafia do naszego składu i lecimy dalej. Raheem Sterling wylądował w 11, kolejna karta to będzie kto? Alvaro Morata, kurwa, armata. Kolejni zawodnicy, dajcie mi kogoś dobrego. Ja nie mogę grać tym Moratą, bo to po prostu będzie dramat. Jest Ruben Neves z ligi angielskiej. To weźmy sobie tego Rubena Nevesa, ewentualnie nawet pod zgranie jego tutaj możemy wsadzić za Modricia i Modricia wpuścić z ławki rezerwowych. To też ma ręce i nogi, tylko z drugiej strony wtedy mój wybór tego Ariasa nie ma kompletnie sensu. Ale spoko, przyzwyczailiśmy się do tego, że mam bezsensowne wybory. Czas na kolejnych zawodników, tutaj też nie ma nikogo z ligi angielskiej, nie ma nikogo, kto chyba w ogóle jakoś zagra w tym składzie, więc weźmy sobie kogoś, kto tutaj jakoś ładnie podbuduje ten skład. Może to być Wiska, ile ty masz? Masz 4x4 Wiska, to zapraszam. Chociaż inform by wyglądał ładniej. Ale okej, teraz jest obrona i jest szansa na prawego obrońcę. Z ligi angielskiej? Nie, nie ma nikogo z ligi angielskiej, za to Carvajal. No i ten Carvajal raczej tutaj trafi, bo teraz ten Carvajal ewentualnie motywuje tutaj w jakikolwiek sposób wstawienie właśnie tego Modricia, który będzie miał tutaj mimo wszystko jakieś zgranie. No 7 punktów zgrania tragedii nie ma, postawmy sprawę jasno, tragedii tutaj nie jest. Lećmy dalej, jeszcze jest szansa na jakiegoś kozackiego, bo co to jest, to nie jest nikt kozacki. Najwyższy overall to 69, weźmy sobie 69 i bramkarz i teraz czas na następnych zawodników, tutaj też po raz kolejny nie jest dobrze, 77, weźmy sobie Folowa, bo tak. I okej, tym samym moi drodzy, mamy cały skład wybrany, czas to jakoś ustawić. I moi drodzy, ostatecznie chyba to będzie wyglądać tak, jak to widać na załączonym obrazku. Eden Hazard, Alvaro Morata i Raheem Sterling w ataku, środek pola jest naprawdę dobry, jest Baggio, jest Kante i jest Modric, Toty. Te dwie karty ostatnie są oczywiście Toty. Jeżeli chodzi o obronę, tutaj mamy Delfa, Fabinho na środkowej obronie, Kimpembe i Carvajala i na bramce Ugo Lloris. Jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych, tutaj mamy dwóch zawodników z tych priorytetowych klubów, czyli Sane i Williana. Oprócz tego jest też Mo Salah, a jakbyśmy potrzebowali wsparcia obrony czy środka pola, to jest Arias i Guarin, tak więc spokojnie, moi drodzy. Skład na szósteczkę, co? Czas wybrać menedżera i menedżer jakby był Francja. Jakby był z Francji, to by było idealnie. Nie ma nikogo z Francji. Teraz pytanie, kto nam tutaj da więcej zgrania? No, ten nie bardzo. Tutaj tylko jeden punkt zgrania. Tutaj też nie bardzo. Tutaj też nie bardzo. I tutaj w ogóle, tak więc, no niestety, jakbyśmy mieli Francuza, to by skoczyło zgranie N'Golo Kante, skoczyłoby zgranie dla Presnela Kimpembe, a tak, no to niestety, tylko i wyłącznie Fabinho się tutaj złapie, tak więc bierzmy sobie tego menedżera i moi drodzy, nasz skład wygląda następująco, 88 oceny ogólnej i 95 punktów zgrania, czyli draft 183, ale bardzo ładnie to wygląda, najwięcej zawodników oczywiście z Premier League, z Manchesteru City i z Chelsea. No, to czas zagrać. Odpadnijmy w pierwszej rundzie, bo to nie ma sensu. Zatem mamy przeciwnika i zobaczmy, z kim się nam przyjdzie zmierzyć. Facet ma herb Tottenhamu, klub nazywa się Jacobi FC, więc zobaczymy. Kto to, co ma do zaoferowania? A ma do zaoferowania
nawet całkiem ciekawy skład, pełne zgranie, chociaż Felipe Anderson jest bez zgrania, ale ogółem rzecz biorąc myślę, że mamy raczej lepszych zawodników, ale z pewnością też zrobi zmiany. Jeżeli bym miał u nas typować jakiekolwiek zmiany, to raczej będzie to Morata, który po prostu ustąpi miejsca Sané raczej, ale póki co damy szansę, może Hiszpan się... Morata w ogóle wiedział, co robi, uciekając z tej Chelsea, chociaż tam Atletico też miało bardzo fajną statystykę, 20 meczów bodajże bez porażki. Przyszedł Morata i już przerąbali dwa spotkania, ale teraz Raheem Sterling się rozpędza na skrzydle. Raheem Sterling był faulowany, ale akcja jest kontynuowana. Czy przejmiemy piłkę? Modric! Petarda, ale słupek! Jeszcze Modric! Modric i mamy to, ależ kapitalne uderzenie Chorwata! Fantastyczny strzał i 1-0 już w czwartej... Właśnie sobie uświadomiłem, że w tamtym meczu też było 4. W czwartej minucie... Nie! Dlaczego to się dzieje? Puśćcie mnie, dlaczego ja na każdej kroku muszę dostawać znaki, jak bardzo oni dali dupy w tamtym meczu? Baggio będzie dośrodkowywał w pole karne, tam jest Sterling! 17 minuta i 2-0, aż kapitalna bramka. Naprawdę rewelacyjne uderzenia. I jeden, i drugi gol. Naprawdę ładny i przeciwnik chyba ma dość. Raheem Sterling w swojej koszulce. Jak najbardziej, ale naprawdę świetnie to tutaj rozegrali. Czyżby to był rage quit? Czyżby to był rage quit? Czy nie? Jednak walczy nadal, okej. Szkoda, że Chelsea nie mogła zrobić rage quita i po prostu przegrać 3-0 tamtego meczu. Tak by było lepiej. I koniec, po pierwszych 45 minutach prowadzimy 2-0 po dwóch naprawdę... ciekawych bramkach, bo w sumie bramka Modricia by była ładna, gdyby wpadła. Ale tak, mimo wszystko jest nieźle. 50 minuta to myślę odpowiedni czas na zmiany i tak jak mówiłem, zamiast Moraty pojawi się Sané i póki co to by było na tyle. Baggio będzie dośrodkowywał, Sané był już przed szansą, ale Kanté! Nie ma bramki. Ale jeszcze, atakujemy, Modric jest gol! 3-0, Modric! Mam nadzieję, że będzie też po raz trzeci Modric. Kapitalnie się tam odnalazł Chorwat. I czyżby teraz się już skończyła cierpliwość przeciwnika? Mam nadzieję, że tak. 3-0, 52 minuta. No i tak jest. No i to samo powinna zrobić Chelsea. Ale nie zrobiła. Zatem czas przejść do drugiej rundy. Mamy przeciwnika drugiego, który tym razem gra w strojach Arsenalu. Wcześniej i nawet herb Arsenalu, czyli to chyba jakiś fan. Wcześniej mieliśmy herb Kogutu, teraz Arsenal. Zobaczmy, jaki ma do zaoferowania skład. O kurcze, Henry, Yashin, Marcelo Toty, Alexandro, Bartra, Trent Alexander-Arnold, Juan Mata, Koke czy Saul? Koke czy Saul? O Boże, nie wiem. Iago Aspas i Casemiro. Czyżby znowu Nexion Team to twój klub, druga runda aż po grup? To jest pytanie, ale teraz Azar i znalazł tam Raheema Sterlinga. Raheem Sterling, dobre pierwsze przyjęcie. Raheem Sterling, Jezus Maria, to było... Ależ nie wytrzymałem presji, jeżeli chodzi o te precyzyjne wykończenie, ale mimo wszystko Raheem Sterling w 11 minucie się nie pomylił. To była chyba zbyt klarowna sytuacja, żeby w niej nie trafić mimo tego fatalnego precyzyjnego wykończenia. Aż z ciekawości zobaczę powtórkę, bo nie wiem, czy to nie poszło po bramkarzu. Nie, nie poszło. A wykończenie naprawdę niczego sobie, tak więc mamy farta. A jak wiadomo, gra bez farta gówno warta. Szansa na bramkę po rzucie rożnym, Baggio, dośrodkowanie, tam mamy kilku zawodników, którzy potrafią, tutaj uderzał Luka Modric, ale łapie piłkę Lev Yashin. Cyk, Raheem Sterling. Takich błędów się nie popełnia, mój drogi, takich błędów nie wolno popełniać. Raheem Sterling, 16 minuta i mamy 2-0, kapitalnie, naprawdę... No takie błędy trzeba wykorzystywać, tylko tyle mogę powiedzieć. Przeciwnik chyba będzie robił jakieś zmiany. No nie wydaje mi się, żeby tak szybko zrage-quitował. Ostatnie chwile pierwszej połowy i czy będzie 3-0? Czy będzie ten gwóźdź do szatni? Nie, ale jeszcze jest Delf. No sędzia jednak nie pozwolił nawet nam oddać strzału. Koniec pierwszej połowy i po 45 minutach na tablicy widnieje wynik 2-0. Ale tu jest absolutna przewaga z naszej strony. Czas zrobić zmiany, Morata zejdzie z boiska. Zamiast niego zamelduje się Sané. Tym razem może będzie mu dane pograć dłużej niż 4 minuty. I zobaczymy, może nawet umieści jakąś piłkę w siatce. Ruszamy z drugą połową. Sané, świeżutki, on ma szansę, Sané, strzał i kapitalnie 3-0 w 50 minucie. Leroy Sané, dopiero co wprowadzony, zagrał nawet 5 minut, co więcej, nawet udało mu się strzelić bramkę, ależ on tam
Ależ tam było tłoczno w ogóle, masakra, a mimo wszystko dał radę oddać strzał, który pokonał bramkarza. Jest bramka dla przeciwnika. 3-1. Messi Toty, on puścił Messiego Toty z ławki. Ua, to teraz trzeba się mieć na baczności. Naprawdę zrobiło się gorąco pod koniec tej pierwszej połowy. Nie, Delf, dlaczego tak zbiegłeś? Boże, nie ma bramki, ale przeciwnik strasznie, strasznie ciśnie w tych ostatnich minutach. Co więcej, już wszystko postawił na jedną kartę. Jest Lev Yashin w polu karnym. Teraz tylko przejąć piłkę. Kimpembe, nie tam! Nie tam! Nie tam ją wybijamy. Dobrze, mamy piłkę wybitą. Nie! Co się wylało? Ale wylew, Boże, nie! Tylko nie to, 88 minuta i bramka kontaktowa. O mój Boże, teraz w tym momencie tak ciśnienie podskoczyło, było tak spokojnie, ale mecz bez wylewu to mecz stracony najwidoczniej. O fuck, będzie ciężko. Przeciwnik z atakiem ostatniej szansy. Wybić, wybić, wybić to, koniec. Nie, jeszcze rzut rożny, mój Boże. To może być tragiczna historia. To może być naprawdę wyrok po prostu. Panie Turek, kończ pan ten mecz. Kończ to Turek. Joris, łap piłkę. Tak jest, wygrywamy. Ugo Joris, wybijamy piłkę jak najdalej. I moi drodzy, historyczny moment. Nexion przechodzi drugą rundę. Wow, to jest naprawdę dziwne uczucie. Ja nawet nie wiedziałem, co jest po drugiej rundzie. To wtedy to już jest niebo, idzie się do raju? Jak to działa? Ale muszę powiedzieć szczerze, że w tej drugiej połowie naprawdę ciśnienie gigantyczne, w szczególności przez te ostatnie 15 minut. No i ten wylew naprawdę, naprawdę nieładny. Aż chcę zobaczyć, co tam się dokładnie stało, bo to był szok. To był szok. Ja byłem przekonany, że tutaj to będzie wybijał nasz bramkarz, ale właśnie, tu przejęliśmy piłkę Delfem bodajże. Nie, Fabinho, ja już ją chciałem wybijać, ale on nie trafił, Marcelo ją wybił i Joris kopnął tutaj, w ogóle makabra, makabra. No ale najważniejsze, że udało się nam przejść tę drugą rundę, czas na rundę trzecią. Wow, to dziwnie wygląda. A zatem zaczynamy i zobaczmy, co tutaj mamy za skład. Trzecia runda i skład naprawdę dobry. No, trzeba się było spodziewać, że tu już muszą być naprawdę dobre drużyny. Marcus Rashford, Raheem Sterling, Henry, Fabinho, Kante, Pogba. Środek pola absolutnie miażdży wszystko. Chyba najlepszy środek pola, jaki można ustawić z Premier League. Obrona też naprawdę niczego sobie, więc będzie bardzo, bardzo trudno. Ale mam nadzieję, że mimo to damy radę. Delf kontra Sterling. Jeszcze oddał do Rashforda. Rashford i niestety wpadło. Zabójczy kontratak przeciwnika. I bramka w szóstej minucie. Rusza do ataku Eden Hazard. Eden Hazard. A piłka jednak wpadła do siatki. 1-1 w 33 minucie, ale kuriozalna sytuacja. Tym razem jednak krótki ruch okazał się lepszą opcją. Eden. Karny. Tak jest. Mamy rzut karny. 39 minuta. Faul Davida Luiza, który nie wytrzymał presji. Eden Hazard. To jest dla niego szansa. Strzelamy w prawą stronę. Nie, broni bramkarz. Kuźwa! Koniec pierwszej połowy. Mam czego żałować. Ten rzut karny mógł nas tutaj ewidentnie ustawić, ale... O, to ciekawa perspektywa. Ale niestety nie udało się go wykorzystać. Mecz naprawdę, naprawdę bardzo wyrównany. Ale czas na zmiany. Zamiast Moraty zamelduje się tutaj Sané, tak z ciekawości. A nie, nie, jednak Morata jest tutaj wyraźnie wyższy. No mimo wszystko, Sané do składu zamiast Moraty. I zobaczymy, walczymy o finał. Thierry Henry, 67 minuta i niestety, chyba czas na jakąś zmianę, może coś w środku pola, Baggio troszeczkę nie domaga, szczerze mówiąc. Spróbujmy wpuścić tutaj, a niech będzie znowu ten Guarin. Tak jest, 2-2, Sané, 75 minuta, walczymy, cały czas walczymy o to ostateczne zwycięstwo. Naprawdę wyrównany mecz, serio. Zdecydowanie najlepszy z tych wszystkich, które miały miejsce na przestrzeni tych trzech spotkań w tym drafcie. Świetnie wypuszczony Sané! Jest 3-2, ale spektakularna kontra i mamy to! Prowadzimy! Leroy Sané! Opłacało się postawienie tego szybkiego, piekielnie szybkiego zawodnika na ataku. Ulala, no to ten mecz ma naprawdę przepiękną historię, co by nie mówić.
Nie, nienawidzę tego. Nienawidzę tego, gdy przejmiesz tę piłkę, ale on się z nią obraca. Kuźwa mać! Nienawidzę tego. Przejmujesz piłkę normalnie, ale zawodnik się nagle obraca i wszystko strzelił. Czas na dogrywkę. To jest rzut wolny z bardzo dobrej pozycji do oddania strzału. Dobrze, Joris! Jezus Maria, ja myślałem, że to wyleciało poza obręb w ogóle pola karnego, a tu jest słupek. Ale może teraz jest szansa na kontrę. Salah świetnie przeszedł. Ma jeszcze przed sobą Davida Luiza, ale jest wyraźnie szybszy od Brazylijczyka. Salah, podanie, jest! 4-3, tak jest! Leroy Sané! Ależ kontra w wykonaniu naszych zawodników. Uła! Teraz tylko nie stracić, Boże, teraz tylko nie stracić po rozpoczęciu, bo to już po prostu będzie dramat. Sané atakuje przy nim Delf! Ja pierniczę, ja się na to nie pisałem! Ja się nie pisałem na takie emocje! 4 razy traciliśmy prowadzenie w tym meczu. Mbappe w lewo! W środek. Dobra, Freddy Guarin. Zobaczymy, płasko po ziemi w prawą stronę. Mamy to, 1-1. Dobrze, emocje rosną i teraz znowu w środek. Kurde. To my może znowu w prawo w tym razem? Przeciwnik nas przeczytał jak książkę. Ederson. Sané. Teraz też Joris, kapitalnie. Dobrze, Sané. Spróbujemy delikatnie. Jest! I mamy to. Walczymy, moi drodzy. W karnych też jest dramaturgia. Karne to jest loteria, to jest ciągła dramaturgia. Spróbujemy znowu w lewo. Jest! Joris broni! Teraz tylko strzelić to Hazardem. Hazard, w lewą stronę, Eden Hazard, mamy to. Obronić, jesteśmy w domu. Obronić to i jesteśmy w domu, jest, mamy to, finał. Hugo Lloris, o mój Boże. Dabujemy na koniec. Ale to był mecz, ale on miał dramaturgię, ale wydaje mi się, że mimo wszystko zasłużenie, absolutnie zasłużenie awansujemy do finału. Ja pierniczę, patrząc na średnią długość moich filmów, gdzie odpadam w drugiej rundzie, to ten film chyba będzie pełnometrażowy. Czekam na nominację do Oscara, Złotych Globów albo Orłów. Moi drodzy, finał. Jak za to nie zostawicie kciuka w górę, to ja już nie wiem, co ja mam zrobić w tym drafcie. To jest największy sukces w historii, kurde. Panie, czego wy ode mnie chcecie? Sané, ocena 10/10, nie ma co się dziwić. Hat-triki to kapitalne, do tego bramkę dorzucił Eden Hazard. Asysty po stronie Sterlinga, Moraty, Sané, Modricia i Salaha. Ulala, to był mecz. No i czas na finał. Postawcie sprawę jasno. Tego się nie spodziewaliście. Ja też nie. Zatem mamy przeciwnika na finał drafta. Emocje jak na grzybobraniu, no nie, raczej nie. Ja czuję tutaj naprawdę napięcie. Rafael Varane, Toty, Puyol, Suarez. Kurczę, to jest naprawdę dobry skład i z ławki rezerwowych założę się, że wpuści też jakąś petardę. Więc się naprawdę boję. Powiem wprost. Ale spróbujmy. Wiara czyni cuda. Zaczynamy, Carvajal. Strzał z przewrotki, ale nie wpadło, to kompletnie nie leciało w światło bramki. 1-0, Raheem Sterling, 13 minuta i prowadzimy po dośrodkowaniu Edena Hazarda. Raheem Sterling w takiej sytuacji się już nie mógł pomylić. I mamy to. Lecimy dalej. I jest odpowiedź przeciwnika, strzela bramkę N'Golo Kante, ale gdyby to była jego zwyczajna karta, to może bym się zdziwił, niemniej jednak to jest karta Toty, więc ona strzelać mimo wszystko potrafi. Autostrada do bramki, 2-1. Dośrodkowanie Morata, nie. No i 1-2 dla naszego przeciwnika. Czas na zmiany. Standardowo Sané zamiast Moraty i zobaczymy, czy to jego tempo się sprawdzi tutaj po raz kolejny. Ale czuję naprawdę emocje, napięcie są. Eden Hazard, 2-2. Chciałbym powiedzieć, że chwila oddechu,
ale tu nie ma ani trochę oddechu. Fuck! 3-2, szybka odpowiedź z rzutu rożnego. No, pokrył go Modric, który najwyższy nie jest i niestety. 85. minuta, faul i czerwona kartka dla Puyola. Od 85. minuty gramy z przewagą jednego zawodnika. To jest sytuacja, z której możemy strzelić bramkę. Znam chyba tylko jedną taktykę, żeby to ewentualnie zakończyło się bramką. Juris jednak broni, ale atakujemy, atakujemy. Sane, dośrodkowanie w pole karne, tam jest Fabinho. Jest! Mamy to 3-3. O Jezus Maria, chyba Delf to strzelił. Delf, 87. minuta i mamy 3-3. Teraz musimy złapać momentum. Nie ma innej opcji. I koniec regulaminowego czasu. Dogrywka. Po raz kolejny dogrywka. Powiedzcie, że tu był spalony. Błagam, powiedzcie, że tu był spalony. Nie! Nie! Dlaczego? Luka Modric! Tak jest! O, ja pierniczę. Jeżeli kiedykolwiek ja miałem jakiekolwiek problemy z niskim ciśnieniem, to ja chyba je dożywotnio rozwiązałem tym draftem. O nie, o nie, 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 to teraz jesteśmy w czarnej dupie. W czarnej dupie jesteśmy teraz w tym momencie. Amen. Niestety przegrywamy w finale drafta 6-4 po dogrywce. Vinicius zdecydowanie zrobił tutaj absolutnie największą robotę. Mimo gry w dziesiątkę jego tempo, nie wiem kiedy on go wpuścił, ale to tempo zabiło po prostu naszą już kompletnie zmęczoną obronę. I niestety, ale walczyliśmy, walczyliśmy, robiłem co mogłem, po prostu... No nie wyszło, nie tym razem, nie tym razem. A szkoda, naprawdę to był dobry mecz, no i tak jak mówię, tutaj Vinicius wszystko zrobił, wszystko, wszystko Vinicius. No i gratulacje należą się przeciwnikowi, jak najbardziej, no może nie wiem czy jak najbardziej zasłużył, bo mam ból dupy. Ale i tak było nieźle, i tak było nieźle. Zobaczmy co dostaniemy, paczka rzadkich zawodników. A jeżeli tutaj będzie walkout, no to... No to będzie przyjemnie, ale znając mnie i moje szczęście... Jest walkout! O mój Boże! To jest karta złota, kto to może... Czy to będzie Modric? Czy to będzie Modric? Tak jest, nasz bohater! Luka Modric, 91 overalla trafia do klubu! Jasna cholera, dobra, to ten draft się zwrócił w 100%. Chyba najlepszy draft, jaki kiedykolwiek nagrywałem na YouTube'a. Kciuk w górę, po prostu, tylko tyle mogę powiedzieć. Zapraszam do zosta... O, patrzcie, Modric też prosi o zostawienie kciuka w górę. Luka Modric, 91, a oprócz niego przecież tutaj może się jeszcze skryć ktoś dobry. Jest Kepa. Ile ty kosztujesz, Modric? To jest... 75 tysięcy monet. To jest profit. Takie rzeczy ja jak najbardziej biorę. I powiem wam szczerze, ten draft w 100% poprawił mi humor. God damn it, jest dobrze, jasna cholera, Luka Modric, wcześniej jeszcze Bonucci z tej paczki. Wow, wow, naprawdę wow. Moi drodzy, jedyne o co mogę was poprosić w tym momencie, to zostawienie kciuka w górę i subskrypcji na moim kanale po więcej tego typu filmów. Naprawdę nie spodziewałem się, że ten draft wyjdzie aż tak fajnie i tak jak mówiłem, humor skoczył o 100% do góry. Przegrany draft, przegrany finał drafta niestety, ale Luka Modric zwraca to wszystko z nawiązką. Tak więc ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. Dajcie mi znać, jaki draft chcielibyście zobaczyć na moim kanale i trzymajcie się, na razie i pa pa! Cześć! Wow!